Na treningu każdy się przykłada z nas, trenujemy wszyscy równo, w takim samym tempie, wszystko jest tak jak powinno być. Ja jestem bardzo zadowolony, że jestem w tej drużynie. Mogę rywalizować z takimi zawodnikami jak Dwaliszwili, Efir, Saganowski, teraz kontuzja, ale wcześniej tak, no Radowicz i Rzeźniczak w obronie, którego jest ciężko przejść i tak samo jak dostać juniora. Jestem bardzo zadowolony, że w tym miejscu jestem i zbieram kolejne doświadczenia, a co będzie, kto będzie numerem jeden, to wszystko zależy od trenera. No ja jestem za tym, żeby było więcej właśnie strzałów, tak jak od napastnika powinno się wymagać, żeby strzelał bramki, tak, no to na treningach powinniśmy to trenować. Jest tutaj tego dużo, jest dużo strzałów, jest dużo gierek, więc jestem bardzo zadowolony. Debiut, bramka, dwie asysty, później troszkę nie grałem, nie było dobrze, coś trener chyba mnie odsunął, tak jakby od składu, nie wiem co było przyczyną. Później powoli wchodziłem w drużynę i mogę powiedzieć, że te pół roku było dobre z mojej strony. Choć zobaczymy, co teraz będzie i mam takie same oczekiwania jak przed rozpoczęciem poprzedniej rundy. Chciałbym w jednym i drugim spotkaniu zagrać, choć pewnie będzie to jakiś podział trenera. Pewnie będziemy grać albo po 45 minut, albo po 90 minut, choć liczę na to, że zagram w dużym wymiarze czasu te jedno albo drugie spotkanie i pokażę się z dobrej strony. No, chciałbym być na stałe w tej 18, tak jak w poprzedniej rundzie. Co będzie, to zobaczymy od trenera, no i chciałbym w końcu zacząć grać więcej.